Serdeczne podziękowania kieruję pod adresem ojca Marka Kowalskiego i ojca Krzysztofa Kowalskiego za wygłoszone bliskie święty. Podziękowanie kieruję dla wszystkich kapłanów, którzy siedzieli, spowiadali i udzielali sakramentu Bożego Miłosierdzia, udzielając też Komunii Świętej. Serdeczne podziękowanie dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia i przeżywania tej uroczystości Narodzenia Matki Bożej, czy to przez modlitwę, czy to przez pracę, czy też przez jakiś wysiłek organizacyjny. Byłem dzisiaj w kościele z wami przez całą noc na adoracji i chcę podziękować za wszystkie przeżyć, które doznałem, słuchając przygotowanej adoracji w pięknej formie, mądrej, bogatej treści. Oby tylko zapadła w duszach naszych, jak to ziarno w glebie. Najbliższe podziękowanie dla wszystkich prowadzących adorację, biorących w nich udział, dla wszystkich, którzy przychodzili z jakąś sprawą, prosząc przy księdza, a jak to będzie, a jakie będziemy mieli zadania, to pewien jest okazanie dobrej woli. I za tę dobrą wolę wszystkim parafianom dziękuję. W szczególności tym, którzy przyszli, wzięli udział w Misjach Świętych i ukłonili się blisko Matce Najświętszej. Wszystkich innych bardzo serdecznie proszę, aby uczynili to jak najszybciej. W tej księdze zamierzenia jest zapisanych blisko 800 nazwisk osób, które zawierzyły się Matce Bożej. Zabierzemy tę księgę zamierzenia na Jasną Górę, złożymy tam u stóp Matki Najświętszej te imiona i nazwiska tych wszystkich ludzi i tam osobiście dziękować będziemy za jej nawiedzenie w najbliższym czasie, w czasie pielgrzymki autokarowej. Serdeczne podziękowanie ojcu Krzysztofowi, który jako kustosz przywiózł nam obraz, a teraz dokona obrzędu zawiezienia go do innych dzieci w innej parafii. Dziękujemy za słowo, za piękny uśmiech, który każe okraszać nasze religijne przeżycie. Kochani, jak już tak nie dziękuję, to ja jeszcze coś powiem mogę. Proszę bardzo. Usiądźcie na chwilę, bo jeszcze się w życiu nastoimy. Kochani, czasami w kościele, ostatnio byłem w takim kościele, gdzie była ikona Matki Bożej, na ścianie zawieszona, druga taka sama, gdzieś tam lurdzka stała, fatimska, nie wiem jeszcze jaka. I czasami budzi się takie pytanie, tak? To która jest ta prawdziwa? Żeby wam odpowiedzieć na to pytanie, to powiem tak. A która jest prawdziwa mama? Ta, co chodzi w sukni balowej, czy ta, co chodzi w domu, w takim normalnym, codziennym ubiorze, czy ta, jeśli ma gospodarstwa, która krowy doi, czy ta, która może, nie wiem, na bale się szykuje, która jest prawdziwa? Ciągle ta sama. Oczywiście ona w różnych miejscach pokazuje się jakoś inaczej, ale to, co powiedział na apelu, chciałbym teraz to wyraźnie przy wszystkich powiedzieć. Kochani, na czym polega specyfika Sanktuarium Jasnogórskiego? No właśnie na tym, że w porównaniu do wszystkich innych sanktuariów Matka Boża na Jasnej Górze nigdy nikomu się nie zjawiła i nigdy z nikim nie rozmawiała. W takim sensie, jak to mamy gdzieś w Lourdes, w Fatimie, czy choćby Licheniu, czy Wieczwałdzie. Ona upodobała sobie ten wizerunek. A jak tłumaczyłem po apelu, to jest wierna jego kopia.
Wczoraj, jak wyszliście z kościoła, to były zdjęcia. No i każdy z was wie, że tak, o, znalazłem się. O, tu jestem matem, to sobie kupię. Zaraz znajdziecie drugie, inne. Bo jak to brzydko wyszedłem, to też trzeba kupić, bo jak kto to zobaczy, nie? No właśnie. A ona upodobała sobie ten wizerunek. Bo kiedy przyszła w 1382 roku, od razu wraz z nią przyszły łaski. Już po 50 latach banda Rabuszów była zdolna napadać, bo tyle było bogactwa. Ale nie dlatego, że ktoś to kupił, bo dlatego, że ludzie to zostawili w dziękczynieniu. Nawiedzenie to takie przypieczętowanie tego, co w parafii już jest, albo co daj Boże, żeby było. Kiedy już zaczynałem swoją posługę, miałem ikonę już prawie w samochodzie, pewna kobieta krzyknęła: nie zabierajcie nam maski. Czułem się tak, jakbym głodnym dzieciom cukierki otwierał. A wtedy zrodziła się we mnie jedna myśl. No jak, co powiedzieć? Bo wiedziałem, że coś powiedzieć by wypadało. I wtedy powiedziałem jedno zdanie, nie ze swojej głowy, tylko gdzieś skądś przyszło. Że matkę mamy w sercu. I o ile tam jest, to dobrze. Bo stamtąd jej nikt nie zabierze. Wczoraj mówiliśmy, przybyła do nas Matka Boża, ale dzisiaj wcale nie odjeżdża. Ona tu zostaje w waszych sercach. I oby tak było. A czy ktoś dobrze przeżył nawiedzenie, czy nie? Ja powiem, za chwilę już będzie widać. Za chwileczkę będziemy śpiewać pieśni naszego czuwania, apel jasnogórski, a potem będziemy ją wyprowadzać z kościoła. Śpiewamy apel. Tak się zdrowo Thank you.
Pekra tej ziemi, gdzie powraca każdy chce. Nie króluje. Idziemy do samochodu. Idziemy do wielkiego. Na niej cięte rysy dwie. Nie za wysoko, bo pan złoty zatrzymany, jakby chciała chronić się, gdyż nas przyjmuje ją wiekę, oddał się. Na bok, panie, panowie, nie był mi halo. Czarna Madonna, jak dobrze będzie z kędy. Czarna Madonna, w ramionach boję się skryć. Madonna, czarna Madonna, ramionach znajdziesz spokój i uchronisz się od zła. Bo dla wszystkich swoich dzieci ona serce czułe ma. I opieką cię odpoczy, gdy jej serce podnosi. Jak dobrze, wszyscy o Bogu, o Pana, o Bogu, 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 o Bogu,